Siemaneczko ludziska, tutaj Bajter i zapraszam was na kolejny odcineczek, w którym będziemy omawiać właśnie to, co widzicie w tytule wideo. Także powiem, nie będziecie tacy zaskoczeni. Ja jestem w snapshocie 15W41P, podążający unowocześnieniu Minecrafta w kierunku wersji 1.9. No i mamy tutaj taki fajny item, który się nazywa Elytra. To są takie skrzydełka, jak tutaj widzicie, które wyglądają jak jakieś stare prześcieradło. Zobaczcie tutaj na moje plecy, które pozwolą nam na latanie. Ten oto item pozwala nam na latanie, bądź lewitowanie, tak, w powietrzu. Dzięki temu itemowi już nie musimy się martwić, że upadniemy i zginiemy, bo to jest bardzo super. Oczywiście ten item zastępuje nam klatę. Tutaj slot na klatę jest zajęty przez to, no ale to nie szkodzi. Mi się wydaje, że jeżeli gracie na survivalu, to to wam się przyda jak najbardziej. No i tak, ten item możecie znaleźć tylko w Endzie. Po zabiciu Ender Dragona kierujecie się w ten nowy portal w wersji 1.9, tak? Wcześniej kiedyś omawiałem o tym w poprzednim właśnie odcinku o tej wersji, o tym snapshocie, bądź w poprzednim snapshocie. Przechodzicie przez portal, szukacie dungeon, tak? No i tam znajdziecie taki endship, tak? Czyli taki statek, który tak oto wygląda. No a w nim znajduje się właśnie ta oto pelerynka, te skrzydełka. Tylko musicie uważać na shulkera, na tego moba, który daje wam efekt lewitacji, który właśnie może was też zabić. Ups. No i dobra. Tego craftować się właśnie niestety nie da. To się nie stakuje. No i kurczę, ten item można tylko ulepszyć niewytrzymałością 3, co wam pozwoli na latanie tak dłuższe, ponieważ zwykła taka elytra, bądź zwykłe te skrzydła, pozwalają wam na latanie do 7 minut, bądź pomiędzy 7 a 10 minutami, po czym ten item się tak zużywa, tak? On się nie niszczy, ale się zużywa. No i ten item możecie naprawić w kowadle razem ze skórą. Niezależnie od stopnia zniszczenia, tak? Będzie wam potrzebna jakaś tam ilość skóry, bądź też i levelu, aby to naprawić. Ja akurat nie mam zniszczonej, także nie mogę wam tutaj zademonstrować, ale mi to uwierzcie, że tak to jest. No a teraz przejdźmy do tego. Bo się nagadałem, w końcu pewnie będziecie chcieli zobaczyć, jak to wszystko wygląda w praktyce, a nie tylko w teorii. No i teraz do nieskończonego latania będzie wam potrzebny taki oto łuk z uderzeniem 2, bodajże tak to się nazywa, nieskończoność i niezniszczalność 3, tak aby ten łuk szybko się nie uczerpał, jak i w wersji 1.9 są takie właśnie oto fajne strzały. Strzały leczenia, tak? Jak pamiętacie, jest taka potka na leczenie też. To w wersji 1.9 będą różnego rodzaju strzały, właśnie takie, jakie są potki. No i teraz tak, aby wystartować, wezmę sobie może tą oto kamerkę, że tak powiem. No i naciśniemy spację, żeby sobie tutaj zeskoczyć. Zobaczcie, tak oto lecimy. No i teraz, aby latać dłużej, musimy napiąć łuk. Tylko to nie zawsze się udaje, ale niedługo może się udać. Musimy napiąć tak łuk, aby ta strzała nas uderzyła, tylko nie możemy za bardzo mocno napinać tego łuku i kurczę, wiadomo, wideo jest, nie chce się w ogóle pokazać. Dobra, udało się, widzieliście może? Czekaj jeszcze raz, ciężko naprężyć ten łuk. Jeszcze raz, no! No nie mogę. O, udało się znowu. No i tak, strzelając właśnie z tego łuku, w ogóle zobaczcie na animację w tej wersji 1.9, jak widzicie tutaj na tym pasku, widzicie kiedy łuk się napręża, wcześniej chyba tego nie było. No i tak sobie latamy w nieskończoność, dopóki nam się właśnie to oto nie skończy, to najlepiej miejcie sobie kilka właśnie takich elytrów, czy jak to w ogóle wymienić, elytry, elytrów. No i tak dalej, i tak dalej. No i najlepiej miejcie coś z sobą do jedzenia, bo wiadomo, po jakimś czasie dostaniecie głód i tp. Ja sobie wziąłem tutaj koksa. Ciekawe, czy będę mógł wylądować na tym miejscu, które sobie przygotowałem.
Ach, jest. Perfekt. Perfekt na zakończenie. Także mam nadzieję, że wam to jako tako się przydało. I widzimy się w kolejnym odcineczku i sami to wypróbujcie. Nowy snapshot. Chyba wiecie, jak się go włącza. A jak nie, piszcie w komentarzach, to wam to wyjaśnię. Na razie, ho. Dzięki. Cześć.